Siemano, w kolejnym takim vlogu na szybko nagrywam, bo zaraz jestem teraz z pieskami, ale zaraz idę do roboty. Tylko jeszcze do sklepu skoczymy, żebym, o, nie widzicie mnie, żebym mógł sobie coś kupić do pracy. No co, taki krótki, szybki vlog z tego, co się teraz dzieje, z tego, co wiecie. Zanim obejrzycie tego vloga, zapraszam Was na mojego TikToka, na którym na razie nie ma filmów, ale się pojawiam, i na mojego Instagrama, w którym są super zdjęcia. Tutaj macie przykład. Fajne zdjęcia, więc już Wam dłużej nie zabieram czasu. Zapraszam do oglądania i miłego oglądania. Siemano. Mianowicie się, no dzieje, no. Co się działo, dzieje i będzie się dziać. Będziemy trochę sobie chcę dzisiaj umówić to, jakie mam plany na ogólnie na święta, Sylwestra i ogólnie przyszłość, bo mam coś Wam dosyć ważnego do powiedzenia, bo mam pewien... Dobra, w trakcie vloga Wam powiem. Teraz idę zanieść pieski, bo trochę już pochodziłem z nimi, a muszę szybko iść do pracy. I co, bo jeszcze do sklepu muszę iść, nie? Mianowicie dawno nie nagrywałem żadnych vlogów. Miałem ostatnio dwie próby nagrania vloga, ale były tak źle, złe, że postanowiłem je usunąć i mam nadzieję, że ten vlog wyjdzie ok. I co, no... Ostatnio nagrywałem w lesie, ale uznałem, że trzeba to usunąć, bo mega złe audio było. Później wczoraj nagrywałem, jak wracałem z roboty, ale tak się krępowałem, że ktoś mnie usłyszy, że gadałem tak niewyraźnie do kamery, że nikt by mnie nie zrozumiał, więc skasowałem te dwa materiały i co, no i nagrywam ten. Która godzina? Dobra, ja idę do domu i zaraz się widzimy, jak będę już szedł do pracy. Dobra, spakowany jakoś nie bardzo, ale wiadomo, jeszcze do sklepu. Kurde, powinienem ogolić ten ryj, bo wyglądam jak nie wiem kto. Zaraz już spakowałem się, tutaj mój bag mały w chuj i zastanawiam się, czy nie kupić co innego, bo zwyczajnie, no co, no zbyt mało rzeczy mi się tu mieści, a zawsze jak idę gdzieś, nawet nie tyle, że do roboty, ale zresztą nie wiem, na nagrywanie jakichś odcinków czy coś, to zawsze wiesz, wolę mieć wszystko takie spakowane, zapalniczki czy coś, i tak piro i tak zawsze trzymam w plecaku, ale dobra, nieważne. Jakie plany na święta, jakieś odcineczki, i zastanawiam się, czy nie kupić sobie takiego kalendarza adwentowego z pirotechniką, żebym mógł sobie, wiecie, mieć powód, żeby robić takie vlogi. To są takie, ten kalendarz nie jest taki codzienny, bardziej takie, że macie jeden dzień, znaczy jeden dzień, macie jedną petardę na kilka dni, wiecie, że pirotechnika na 1 i 8 grudnia, coś takiego, nie? To nie jest takie, że całe te ten kalendarz jest zapakowany, ale fajny jest, znaczy fajny, zobaczymy, czy fajny. Wiem, że są już odcinki z niego, że ludzie wrzucali odcinki z niego, ale nie chcę sobie spoilerować, co tam jest, tylko po prostu wezmę i kupię i zobaczymy sami. Taki plan, jeżeli chodzi o świąteczne czy coś, będę jeszcze planował, nie wiem. Muszę już myśleć, bo to w sumie, wiecie, dzisiaj mamy 27 listopada. Zaraz koniec miesiąca i grudzień. Będę musiał już chyba kupować ten kalendarz, no. Dzisiaj będę musiał kupić, bo to, żeby mieć jakieś, wiecie, powód, żeby nagrywać. A jeśli chodzi o Sylwestra, to nie wiem, Bartka i jeszcze jednego kolegę zaproszę, zobaczymy, kto wpadnie.
piro. W sensie kupuję piro. I co? No i odcineczek, tylko nie wiem, czy będę nagrywał tam, gdzie rok temu, czy tutaj. Na tym placu, tylko że blisko bloków to jest i wiecie, żeby nic nie stało. I tak zawsze będę pytał, że i tak zawsze pilnuję, żeby wszystko było git. Git. Ale wiadomo, no to jak się odpala pirotechnika, to nigdy nie wiadomo, jak coś jest w stanie. Wyrzutnie może się przewrócić. Tak samo rakieta może się przewrócić. Petardy to zawsze by można odpalić. Bo nie przejdziemy przez tam plac. Zobaczycie, to bym mógł się trochę cofnąć, tylko że kurde, to jest sucha trawa. I tutaj by mogło się coś zapalić, więc chyba raczej będziemy nagrywać w tym miejscu co rok temu z Sylwestra. Patrzcie. Taki duży plac, ale tutaj no to, że blisko bloków, to jeszcze sucha trawa tu jest, patrzcie. Wejdziemy sobie, tylko tutaj muszę przeskoczyć kałużę, raczej lód, bo tutaj lód jest cały. Nie, czekajcie, przeskoczę. Parkour. I patrzcie, tutaj jest sucha trawa. Patrzcie, gdzieś tutaj bym mógł nagrywać. Ale nie wiem, czy tutaj nie będą samochody, bo tam jest parking, ale nie wiadomo, czy ludzie nie będą kogoś, bo tu jest blok, nie? Nie, czy tutaj ludzie nie będą stawiać samochodów. I patrzcie, tutaj sucha trawa. Znaczy teraz jest mróz, więc to by się nie zapaliło chyba. Ale no, troszeczkę niebezpiecznie. A, miałem wam pokazać książkę, którą będę czytał. Kupiłem już ją chyba w lipcu, ale z powodu lenistwa i no też YouTube'a. Wolę nagrywać YouTube'y i montować niż to czytać, ale dzisiaj w robocie sobie poczytam to. Kurde, gdzie jest ten zamek? Ty, co jest? Uff. Nigdy nie miałem czasu, a teraz w sumie kupiłem już ją dawno. Czekajcie, będę musiał zrobić chyba odbicie lustrzane w montażu, to pewnie znacie. Mam czas, żeby ją przeczytać. Ale jeżeli chodzi to planuję czytać więcej, w sensie kupić sobie jeszcze jakiś książek, ale to dopiero jak tą przeczytam, muszę wiedzieć, że mi się czytanie podoba. Też to, że podoba, no. Czy może to być moje takie mini hobby. Moja mama dużo czyta, ma całą półkę książek, w sumie jakby chciał, to bym mu przeczytał tą i bym sprawdził, co ona ma. Tylko że ona, wiadomo, ona bardziej takie, ona czyta z tego, co widzę, to dużo rzeczy, ale nie jakieś takie. Nie. Na przykład ma to, Stephena Kinga z tym klaunem i w sumie jakbym to przeczytał, to bym mógł sobie ją pożyczyć na chwilę. A i też chciałem wyjaśnić pewną rzecz. Dlaczego dwa filmy, które wrzuciłem, są w formie premiery. Jeden już wyszedł, a drugi dopiero 6 grudnia. I dlaczego tak późno? Ten z bezpiecznego podpalania. Po pierwsze wrzuciłem ten, najpierw mówmy ten, który już wyszedł. Dlaczego on jest tak późno wrzucony? On jest późno wrzucony do tego, znaczy późno, co ja gadam. Ten najnowszy, ten co wyszedł niedawno, dlaczego on był w formie premiery? Dlatego, że tego samego dnia nagrywałem też, wrzuciłem, jak nagrywałem flary, fontanny, tego samego dnia wrzuciłem film z stratoskopami i uznałem, że kurwa, po co tak filmy dwa razy, jakby dwa na raz wrzucać, skoro mogę to sobie rozłożyć. I co jeden wrzuciłem jednego dnia, drugi premiera tam, z tego co tam pamiętam, to było na piątek i tak sobie to wrzuciłem. A jeżeli chodzi o dlaczego ten z bezpiecznego strzelania jest tak późno, to dlatego, że mamy dopiero listopad, a ludzie sobie kupują pirotechnikę właśnie gdzieś tak w grudniu i pomyślałem sobie, że z tego dnia, gdzie ludzie zwyczajnie będą chcieli już kupować piro, kupią sobie piro i przy okazji jak ktoś, wiecie, bo dużo osób kupuje w marketach, kupują sobie piro i zobaczą, jak bezpiecznie z tego strzelać. Zaraz jeszcze pójdziemy do sklepu i
i zaraz wyjdziemy do sklepu i kontynuujemy vloga. Wysadzam ze sklepu, idę sobie dłuższą drogą. Znaczy dłuższą, nie bardzo, ale bardziej tak troszeczkę naokoło powiedzmy. Bo chcę jeszcze z wami pogadać, a jak mówi, że mówiłem, jeszcze nie mówiłem, ale ja jeszcze, jeżeli chodzi o vlogi, to ja się jeszcze mocno kurde, myślałem, że ktoś tu siedzi. Po tym lecie będę musiał kiedyś się przejść z wami, ale jak na razie nie mam czasu. No, jak będę miał kiedyś wolny czas, przyjdziemy, zobaczę co tu jest. Ale dobra, wracając do tematu, idę tą drogą, bo chcę z wami jeszcze pogadać, a jeszcze się krępuję tak mówić na ulicę do kamery, bo wiadomo, nie każdy to rozumie, że ktoś może mieć kanał na YouTube, a też tutaj dużo osób nie ma, co jest starszych i może nie ogarnia tego, że gościu pierdoli do kamery, rzuca to do internetu i robi siebie błazna. Więc wolę jeszcze sobie tak wiecie, przejść na Sopolasku, bo cię słyszeć drogę, bo tak jest droga. Normalnie tam bym szedł, ale wybrałem ten kierunek jakby trasy. A tak jak mówiłem, z drogami jeszcze mam ten problem, że jeszcze się krępuje i tam powinienem iść. No, źle poszedłem. Ale jeśli chodzi, o vlogi, też się tak krępuje i nie jestem w stanie tak luźno gadać na mieście, nawet jeżeli nie ma ludzi. Bo wczorajszego vloga, który miał być ten, czy ten vlog, który miał być tym vlogiem, wyrzuciłem go, bo tak cicho mówiłem, nic byście nie zrozumieli. Mam nadzieję, że teraz dobrze mnie rozumiecie. Znaczy, staram się mówić wyraźnie, ale wiadomo, że to jest tak, że przejęzyczę się, bo jesteś taki, dopiero przy montażu to widzę. Zobaczcie, jest śnieg. Tak, ten śnieg czy mrozek jakiś. Ale ogólnie padało ostatnio. Śnieg ostatnio padał. I trochę to tak zaskoczyło. Bo się kompletnie tego nie spodziewałem, bo było ciepło, było tam trochę ciepło i nagle bum, nagle śnieg i nie spodziewałem się, że to tak szybko, nagle się zrobi. Kupiłem też kawę ze Starbucksa. Tak, jestem tym zjebem, który jak pije kawę, to tylko Starbucksa, może nie tylko Starbucksa, ale u mnie nie ma żadnego Starbucksa i muszę się jakby wiecie, pogodzić, że mogę sobie kupić mrożoną, ale fajnie by było, gdyby niedaleko gdzieś tutaj był Starbucks, ale to jest moje miasto i raczej nie będzie, raczej na pewno. Ja się zmęczyłem w ogóle. Nie ta kondycja, to kiedyś trochę się zasiedziało przed kompem, przed montowaniem filmów, troszeczkę sobie graniu. Jeżeli chodzi o rower, bo wrzucałem vlogi z rowera, rower mi się rozjebał. Pękła mi dosłownie pękła mi na pół przerzutka, ale to już dawno. To się nie mogę zabrać, żeby ją kupić, ale raczej teraz będę zbierał nowy rower, bo ten rower, który jeździłem, to on dużo przeżył. Ja już będę kończył, bo praktycznie jestem już niedaleko. Dobra, tutaj będę kończył. Dobra, tutaj będę kończył, bo już jestem już niedaleko. Wam dzięki za oglądanie, siema, cześć i elo. Wiem już, że się pożegnałem,
i że powinien być to koniec odcinka, ale nie wiem, czy coś mówiłem o projekcie. Nie mogę zbyt dużo mówić, ale powiem, co będzie się działo po nowym roku. Po nowym roku będę chciał w ogóle wystartować z tym projektem i raczej będę mniej rzucał na ten kanał, bo chcę w 100% realizować ten projekt. Oczywiście będę coś rzucał, jakieś vlogi, jak będę mógł więcej coś wam powiedzieć o tym projekcie, to będę robił vlogi z realizacji jego na ten kanał. Pirotechnika też będzie, tylko tak jak mówię, z realizacji kanału prawdopodobnie, jak nie na pewno, będę musiał spędzić mniej czasu na ten kanał i po nowym roku chcę już mieć wszystko przygotowane do nagrywania tamtego projektu, tego kanału i innych rzeczy. Nie chcę wam za dużo mówić z tego powodu, że nie chcę, żebym coś wykrakał i żeby coś mi nie poszło. Wolę jednak informować was na bieżąco, co będzie dalej. Ten projekt będę realizował z dwiema innymi osobami. Nie co jego, no z trzema innymi. Jeden z nich to jest Bartek, a dwójka to nie będę mówił, kto to jest, bo na razie to nawet nie jest w realizacji. Na razie są plany, będą, nazwijmy to, spotkania. Jedno spotkanie już muszę zaplanować i jeszcze drugie, bo nie będzie Bartka, bo ma pewne swoje prywatne sprawy i wraca dopiero po 9 grudnia, więc będą jeszcze dwa spotkania. Ten pierwszy, który muszę zrobić za niedługo, muszę się dogadać z osobami dwiema i po 9 grudnia przyjedzie Bartek. Po 9 grudnia przyjedzie Bartek i z nim zrobię kolejne spotkanie. We czwórkę. Ja i te trzy osoby inne. Jak wszystko wyjdzie, to mniej więcej tak koniec stycznia, albo nawet środek stycznia, pod koniec stycznia, może luty, będzie już wszystko, będziecie już wszystko wiedzieli. Nie ma co przedłużać. Dzięki za oglądanie. Siema, cześć i elo.